Piotr Sochacki, trener Iskry Szydłowo. No, zacznę od serdecznych gratulacji. Tego chyba się nikt nie spodziewał, że Iskra, można powiedzieć, tak wysoko, bo 3-0 to jest jednak wysoko, wygra no, prawie że z trzecioligowcem, bo w tamtym sezonie Lubuszanie otarł się o trzecią ligę. Sensacja. Jak to się robi, panie Piotrze? Jak to się robi? Nie, spokojnie. Musimy podejść do tematu. Wiadomo, że to jest jeden mecz tylko. Lubuszanin to jest uznana marka w regionie i na pewno bardzo dobry zespół. Natomiast no co, no dzisiaj byliśmy lepsi, myślę taktycznie zagraliśmy na szóstkę, wytrąciliśmy wszystkie atuty Lubuszanina. No i tyle, cieszymy się z trzech punktów. Drugi po kolei świetny mecz. Przypomnijmy, tydzień temu 7-0 z mocnym, co by nie mówić, z mocnym zespołem Sparty Oborniki. Dzisiaj uważam, że jeszcze mocniejszy zespół i kolejne efektowne zwycięstwo. Jedziemy do Kurnika. Chcemy więcej. Chcemy więcej i mam nadzieję, że się nie będziemy zatrzymywać. Oczywiście każdy musi zdawać sobie sprawę z tego, że to jest piłka nożna. Tu można wygrać. Można równie dobrze przegrać, także nawet jak przegramy następny mecz, to i tak głowy będziemy trzymać do góry, musimy walczyć. Ja się bardzo cieszę naprawdę z tego, że zespół wygląda jak jeden organizm. Czuć chemię między chłopakami i to jest chyba najważniejsze, a do tego, no co, no ci zawodnicy naprawdę potrafią grać w piłkę, co już udowodnili chociażby dzisiaj. Jeszcze na koniec zapytam o zdrowie, bo tu widziałem pod koniec meczu Radek Guś został zniesiony na noszach, coś poważnego? Niestety jeszcze nie wiem, nie rozmawiałem z Radkiem, mam nadzieję, że to jest jakiś mniej poważny uraz. No, Radek się wprowadził do zespołu naprawdę świetnie, robi świetną robotę, także no, mam nadzieję, że będzie do dyspozycji w następnych spotkaniach. Tak jest, chwalimy Radka, chwalimy wszystkich chłopaków, bo zostawili się naprawdę na boisku zdrowie i serce. No tak, od pierwszej kolejki próbujemy walczyć, próbujemy szarpać. Mam nadzieję, że z każdym meczem coraz więcej kibiców będzie w nas wierzyło i będzie się przekonywało, że ta nowa Iskra, o której cały czas mówimy, niekoniecznie jest słabsza od tej starej. Tak jest i fajnie jest grać przy pełnych trybunach, a dzisiaj tak się zdarzyło. No zdecydowanie fajnie, bo już od razu doping, trybuny coś tam żyją, także no sama przyjemność dla piłkarzy i bardzo się cieszę, że dzisiaj mecz wygraliśmy. I jeszcze raz serdeczne gratulacje dla pana trenera Bani i dla całego zespołu. Serdecznie dziękuję. Dziękuję uprzejmie.